Na pewno czuliście kiedyś do kogoś nienawiść. Ja również. To są uczucia, które rodzą się w nas wtedy, kiedy ktoś nas skrzywdzi, kiedy ktoś jest względem nas agresywny. Razem z nienawiścią przychodzi do nas też chęć odwetu, chęć przypisania temu drugiemu człowiekowi, który nas skrzywdził najgorszych intencji. No i ogólnie chęć uznania tego człowieka za kogoś, Złego. W ten sposób próbujemy sobie poradzić z krzywdą, której, której doświadczamy. To są nam bardzo dobrze znane, bardzo, bardzo ludzkie uczucia. No i można sobie zadać pytanie, co zrobić z takimi uczuciami, czy z takimi myślami, które zaczynają nurtować w naszej głowie, jeżeli w dzisiejszym pierwszym czytaniu jest powiedziane, że złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Przecież mówi się dzisiaj tak bardzo dużo, że nie wolno tłumić swoich emocji, że trzeba je jakoś wyrażać, a tymczasem właśnie złość, gniew, nienawiść tym bardziej jest nazwana właśnie czymś, czymś złym, jest nazwana obrzydliwością. I dalej jest napisane, że gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia. W podobnym, duchu, w podobnym duchu Jezus przemawia w dzisiejszej Ewangelii, bo mamy tę przypowieść o nielitościwym dłużniku, któremu odpuszczono wielki dług, ale który nie potrafił odpuścić swojemu dłużnikowi o wiele mniejszego długu. I tam Pan Jezus na samym końcu tej Ewangelii mówi, że Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swojemu bratu. Jeżeli nie będziemy w stanie przebaczyć, Krzywdy, których doznaliśmy od innych ludzi, jeżeli nie będziemy w stanie pozbyć się nienawiści z naszego serca, no to i nam nie zostaną przebaczone nasze grzechy. Pan Jezus, można by powiedzieć, warunkuje przebaczenie, które ma nam zostać yy, udzielone. No i można sobie zadać pytanie, słuszne pytanie, jak się w tym wszystkim odnaleźć, że z jednej strony czujemy te nawały myśli, napór, napór różnych uczuć, które podpowiadają nam najgorsze rzeczy względem drugiego człowieka, a z drugiej strony jest to takie bardzo jasne słowo z dzisiejszej księgi, z dzisiejszego czytania, z księgi mądrości z Syracha, albo właśnie to wezwanie pana Jezusa z Ewangelii, żeby przebaczać. Powstaje pytanie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, i z pomocą przychodzi nam święty Paweł, który w liście do Rzymian, który, którego fragment jest dzisiaj czytany jako drugie czytanie, pisze, że nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I podsumowuje to, yy, mówiąc, że w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Jeżeli należy do Pana w śmierci, czyli w czymś bardzo negatywnym. Wiem, że śmierć to jest to dzieło diabła, które przyszedł zniszczyć Chrystus, że to jest wróg, którego Chrystus pokonuje. Więc jeżeli w czymś tak bardzo złym jak śmierć należy do Chrystusa, to tym bardziej należy do Niego. W nienawiści tym bardziej należy do Chrystusa wtedy kiedy przeżywam nienawiść. Należy do Chrystusa, kiedy jest mi dobrze, kiedy jestem w stanie kochać innych ludzi, ale należy do niego też wtedy kiedy doświadczam tych wszystkich negatywnych emocji, które rodzą się we mnie w tym momencie kiedy jestem krzywdzony. Należy do Chrystusa, kiedy nienawidzę innego człowieka, kiedy przeżywam chęć odwetu. Ale teraz to nie jest koniec. To nie jest koniec. Należymy do Chrystusa i w życiu i w śmierci. Krótko mówiąc, całe nasze życie, wszystko, co przeżywamy, jest własnością Pana Boga, jest własnością Chrystusa, w którego zostaliśmy przez chrzest wszczepieni. I teraz, kiedy przeżywam te trudne uczucia, kiedy. Yy, nurtują w moim umyśle te trudne myśli, należy do Chrystusa. I mogę jednoczyć się razem z Nim po to, żeby poprzez Jego siłę, dzięki Jego sile przeciwstawić się tym myślom, przeciwstawić się nienawiści, przeciwstawić się chęci odwetu, przeciwstawić się chęci przypisywania drugiemu człowiekowi wszelkich złych yy, intencji. Nie chodzi, broń Boże, w tym wszystkim o to, żeby zanegować yy, to, co czujemy, ale chodzi Chodzi o to, żeby całą tę nienawiść, całą tę krzywdę, wszystko to co czujemy, otworzyć na Chrystusa. I to jest bardzo piękne w relacji z Bogiem, że mogę sobie w tej relacji pozwolić dosłownie na wszystko. Mogę Bogu powiedzieć o każdej myśli, która rodzi się w moim sercu. Mogę powiedzieć Mu o każdym trudnym uczuciu, które przeżywam i wiem, że nie zostanę przez Niego odsunięty. Wiem, że nie usłyszę od Niego słów, coś jest z Tobą nie tak. Bóg daje nam prawo przeżywać absolutnie wszystko, możemy się z Nim podzielić Wszystkim, co przeżywamy, ale On będzie pracował nad naszym sercem. On będzie nas w tym wszystkim kochał. On będzie chciał, żeby Chrystus żył właśnie w tym, co przeżywamy, po to, żebyśmy mogli prze przezwyciężyć nienawiść a otworzyć się na miłość. Ale jest jedna rzecz: nie wolno nam zanegować tego, co czujemy. Jeżeli jestem zły. Mogę się złościć w mojej relacji z Bogiem. Mogę mu mówić o tym, jak bardzo jestem zły, jak bardzo jest mi trudno i jak bardzo zostałem pokrzywdzony. I w związku z tym, jak trudne uczucia nienawiści i chęci odwetu się we mnie rodzą. Muszę o tym wszystkim mówić Panu Bogu. Jest takie słowo w jednym z psalmów: Błogosławiony człowiek, który mówi prawdę w swoim sercu. Więc jeżeli jest mi trudno. Muszę Bogu powiedzieć o tym, że, że jest mi trudno i to jest jedyna droga, żeby sobie dobrze poradzić z tymi różnymi trudnymi rzeczami, yy, które przeżywamy. Ale właśnie Bóg daje nam to poczucie bezpieczeństwa, tę bezpieczną przestrzeń, w której jeszcze nie jesteśmy sądzeni, bo to, że rodzą się w nas niezależnie pod wpływem jakichś wydarzeń trudne myśli i uczucia, to jeszcze nie jest grzech. Grzech będzie wtedy, kiedy będę się na to decydował, kiedy zacznę żywić te myśli i te uczucia. Kiedy będę się do nich, krótko mówiąc, dokładał. Ale póki to jest po prostu jakaś reakcja na zaistniałą sytuację, to muszę to jak najszybciej otwierać przed Bogiem, po to, żeby On mógł w to wejść i żeby mógł w tym żyć razem ze mną i żeby siła Jego miłości mogła to wszystko y, przezwyciężyć. Tak więc y, pierwsza sprawa, bardzo ważna, to jest to, żebyśmy nigdy nie negowali tego, co czujemy, ale bardzo szczerze rozmawiali y, o tym z Panem. Bogiem. I tak właśnie ten pozorny problem, o którym mówiliśmy na początku, że przeżywamy nienawiść, a tutaj jest jakieś wyzwanie ze strony Pana Boga znika, bo Bóg przyjmuje nas takich, jakich jesteśmy. Ale właśnie w tym wszystkim otwieramy się na Jego miłość, ale przemienianie nienawiści w miłość, czy poddawanie się właśnie. Tym procesom, które chce przeprowadzić w nas Pan Bóg, w żadnym wypadku nie oznacza tego, że nie mamy mówić bardzo jasno o tym, że zostaliśmy skrzywdzeni, że nie mamy konfrontować innych ludzi. I popatrzcie, że nawet Chrystus konfrontował ludzi z tym, co mu robili. Nie, nie był to z jego strony odwet, nikomu nie oddawał za to, że, że był krzywdzony, ale pytał się. Pytał się, dlaczego mnie bijesz, dlaczego mnie krzywdzisz, co takiego zrobiłem. I to jest w tym wszystkim bardzo ważne, że nie wolno w żadnym momencie przymykać oka na zło. Jeżeli ktoś nas krzywdzi, trzeba o tym mówić. Ale w momencie, kiedy będziemy mieli serce pełne nienawiści, nie będziemy w stanie w konstruktywny sposób. Yy, Oddziaływać na tego drugiego człowieka. Nie będziemy w stanie być tak jak Chrystus. Więc musimy poddawać się tej Jego miłości, w ten sposób będziemy się stawać do Niego podobni i nawet jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji, w sytuacji kryzysu, w sytuacji, w której ktoś bardzo mocno nas skrzywdzi, będziemy mogli postawić opór czy postawić tamę temu złu i zrobić właśnie coś dobrego i oddziaływać na drugiego człowieka w pozytywny sposób pomimo krzywdy której doznajemy ale na samym początku jest to święte prawo które daje nam Bóg do przeżywania tego co przeżywamy a potem kiedy otwieramy na niego swoje serce on rozpoczyna w nas Tę błogosławioną przemianę. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że i takich doświadczeń nie brakuje w waszym życiu. Tak jak na pewno nie brakuje tych negatywnych, tak mam nadzieję, że nie brakuje też tych pozytywnych, kiedy doświadczaliście działania Pana Boga. Jeżeli chcecie, dajcie znać o tym, dajcie o tym znać w komentarzach i miejmy nadzieję, że będzie tych pozytywnych, pozytywnych doświadczeń coraz więcej w naszym życiu. Dzięki, dzięki łasce. the boga